Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiaj naszą heroiczną kobietą katolicyzmu będzie święta Bernadeta Subiru i obraz jej perfekcyjnej pokory. Zapraszam. Witam serdecznie. Dlaczego święta Bernadetta Subiru? O co chodzi z tym obrazem perfekcyjnej pokory i dlaczego jest to ważne w naszym życiu jako katolików? Zapraszam Was do obejrzenia całego tego odcinka, bo to mniej więcej tak dopiero w połowie będę mówił o tej pokorze, a do tego momentu raczej przykłady z życia świętej Bernadety. Może wiecie już o tym, że Bernadetta to jest w ogóle dziewczyna, która związana jest z objawieniami w Lourdes, czyli tak naprawdę no takim epicentrum, jeżeli chodzi o maryjną duchowość objawieniową. Myślę, że to jest ciągle numer jeden, jeżeli chodzi o liczbę odwiedzanych, liczbę pielgrzymów, które odwiedza to sanktuarium w Lourdes we Francji. Pięknym miejscu, położonych pomiędzy górami, nie tak daleko od morza. Można tam pojechać. Jeżeli ktoś nie, nie, nie chce jechać w celach pielgrzymkowych, to może po prostu pojechać spędzić czas w pięknym miejscu, a przy okazji może będzie przyciągnięty urokiem właśnie tej bazyliki w lur, która jest zbudowana na takiej skarpie skalistej i tak dalej, i tak dalej. Można by opowiadać dużo, ale dzisiaj no naprawdę trzeba, chcę skupić się na świętej Bernadecie, której nie doceniałem, jakoś taka wydawała mi się jakaś pobożna dziewczynka, która jak ona może pomóc facetowi w przeżywaniu swojego katolicyzmu. Co ona w ogóle, czego ona w ogóle może nauczyć, ta pobożna dziewczynka, nie dość, że pobożna, to jeszcze najbiedniejsza, z najbiedniejszej rodziny w całej tej Lourdes, ledwie co wyedukowana, żeby czytać i pisać, z rodziny takiej no naprawdę poczciwej, ale bardzo też często, może byśmy powiedzieli, naiwnej, która doprowadziła się tak naprawdę do ubóstwa, ubóstwa przez to, że rozdawała wszystko, co jakby zarabiała. A zaczynali wcale nie tacy ubodzy. No i dobra, zaczynamy od początku. Bernadetta Subiru. Urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes, czyli we Francji, południe Francji. Zmarła 16 kwietnia 1879 roku, a więc miała 35 lat. Wstąpiła przed śmiercią do zgromadzenia zakonnego sióstr miłości w Nevers. No to jest kilka godzin jazdy samochodem od Lourdes ona tam poszła dlatego, że zainteresowanie jej osobą było zbyt wielkie zaczynało ją męczyć a ona chciała po prostu spokojnie jakby oddać pójść do cienia, a oddać całą uwagę Matce Bożej była najstarszą córką z dziewięciorga dzieci ubogiego młynarza Franciszka Subiru i Luisy od dzieciństwa była słabego zdrowia i często chorowała. Mając 11 lat, przeżyła epidemię cholery. Zachorowała wtedy na asmę i gruźlicę, a w wieku 14 lat 18-krotnie ujrzała matkę Bożą w grocie Masabiel w Lourdes. No i właśnie, co tutaj się wydarzyło? Jak to wpłynęło na małą, młodą Bernadetę, która. No mnie uderzyła najbardziej, kiedy czytałem jej biografię, zadano mi przez kierownika duchowego jako lekturę na post, chyba dwa lata temu. Uderzyło mnie najbardziej sposób i jej prostota, sposób w jaki ona przekazywała to, w jaki sposób Maria się jej ukazała. Bernadetta, już tłumaczę właśnie o co chodzi. Bernadetta kiedy poszła... Nazbierać tak naprawdę chrustu, czyli gałęzi na opał, bo tak jak mówię, miejsce, w którym w końcu rodzina musiała zamieszkać Subiru, rodzina bardzo pobożna, bardzo poczciwa, bardzo uczciwa. Która przeżyła swoje upokorzenia, bo jej ojciec na przykład był oskarżony o kradzież mąki, bo był młynarzem. Miał młyn, radził sobie dobrze, ale oni często rozdawali pieniądze jeszcze bardziej ubogim i tak skończyli, że byli najbardziej ubogimi. Mieszkali w miejscu, które nazywało się tak zwany loch. W angielskim się to tłumaczy dungeon, czyli tak zwane miejsce w ogóle. We francuskim to miejsce, gdzie mieszkają świnie, czyli w takim chlewie jakby. Mimo iż ta rodzina potrafiła żyć bardzo czysto i schludnie, to ich miejsce właśnie było nazywane takim miejscem jak chlew, jak, jak, jak jakaś cela. Można pójść ciągle to miejsce jest, w lurt i zobaczyć. I oczywiście Bernadetta była bardzo dziewczyną taką pokorną, o czym już wspomniałem. Poszła uzbierać tego chrustu do właśnie tej groty Masa Biel. Gdzie pasły się świnie, więc to jest coś ciekawe, jak Matka Boża wybiera, nie dość, że tych ludzi najbardziej biednych i jakby upokorzonych. To jeszcze dziewczynkę, która ledwo umie czytać w wieku 11 lat, nie zna w ogóle jeszcze katechizmu, nie była u komunii. I Bernadetta czuje jakiś powiew wiatru, i tam u góry w tej grocie widzi piękną postać. I to jest bardzo ważne, bo Bernadetta nie jest osobą, która. Jakby wyprzedza myśli, czy koloryzuje rzeczywistość, czy wymyśla, czy upiększa, czy uwiększa. Właśnie tu, tu się pojawia jej perfekcyjna pokora, jej prostota, jej szczerość, czyli te cnoty takie bardzo, bardzo chrześcijańskie i kobiece też. Widzi tą piękną postać, upada na kolana, zaczyna odmawiać różaniec, jest jakby w ekstazie takiej duchowej, później mówi o tym, wspomina. Kiedy wspomina, nie mówi, że ukazała jej się Matka Boska, bo ona nie wie, ona tylko mówi, że to była piękna pani. Oczywiście zaczynają się szykanowania, pogardy, ale Bernadetta wie, że ma wrócić dokładnie na to miejsce. Um, idzie do proboszcza. I mówi, że widziała tą piękną panią, która kazała wybudować jej kaplicę. Czyli kazała proboszczowi wybudować kaplicę ku czci właśnie Maryi. Proboszcz, kiedy to słyszy, wpada jakby w taką furię delikatną. Jest bardzo taki szorstki w kierunku do Bernadety. Ona się tym nie przejmuje, bo wie, że nie kłamie, nie wymyśla sobie, więc wraca i mówi Maryi to i tamto. A wcześniej proboszcz jeszcze jej powiedział, żeby kiedy następnym razem ukaże się ta pani, to zapyta jej o imię. No i właśnie tu wydarza się ten, ten właśnie wielki cud, który zmienia serce tego proboszcza, który później staje się największym jakby dobrodziejem i obrońcą Bernadety, kiedy ona będzie przesłuchiwana przez władze lokalne, policję i ludzi, którzy będą chcieli no, za wszelką cenę zniszczyć no właśnie jakikolwiek cud, czy jego możliwość, czy wiarę ludzi. Bernadeta idzie do, do tej groty, Pyta się tej pani, jakie jest jej imię, a pani, piękna pani, w tym świetle mówi, rozkładając ręce czyli jak na tej figurze z Lourdes Jestem niepokalanym poczęciem. W tym czasie, kiedy niepokalane poczęcie zostało ustanowione, no ludzie jeszcze nie wiedzieli, nie znali tej doktryny wiary. To było trzy lata po ustanowieniu tej doktryny przez Piusa IX o Matce Bożej Chrystusa, która była, narodziła się bez grzechu pierworodnego, czyli niepokalane poczęcie. Rodzina taka jak Subiru, czyli Bernadety rodzina, nie, nie, nie znaliby takiego pojęcia jak niepokalane poczęcie, Imakulata Concepcion, ponieważ to byli ludzie bardzo prości. Wiara wtedy była uczona głównie przez właśnie kapłana lokalnego. Tam był wikary, który uczył religii. Także Bernadetta, kiedy to usłyszała, nie wiedziała w ogóle, co to znaczy, więc, żeby nie zapomnieć, to biegła do proboszcza, powtarzając ciągle: Jestem niepokalane poczęcie, jestem niepokalane po poczęcie. I mogło to brzmieć tak, jakby to ona była niepokalane poczęcie. W każdym razie, kiedy wparowała. Na plebanie otworzyła drzwi i powiedziała: „Jestem nie, niepokalane poczęcie”. No i e, Probosz wtedy oczywiście mówi: „Co ty dziewczyno mówisz ty w ogóle? Co ty rozumiesz? Czy, co to w ogóle znaczy?” Ona oczywiście mówi, że to ta pani jej powiedziała: „Jestem niepokalane poczęcie”. I Wtedy Probosz zapytał, czy ty czy ty wiesz, co ty mówisz? Ona mówi, że nie. No kazałeś zapytać o imię, to zapytałam. A on mówi, że no jak może tak być, żeby Ktoś się nazywał niepokalane poczęcie. I tutaj zaczyna się otwierać jego serce i umysł, i uświadamia sobie o zgrozo, bo jest przerażony tym, że będzie musiał się z tym zmierzyć jako prowość. <laughs> to mogę tylko wyobrazić, że to jest autentyczne, że to rzeczywiście Maryja możliwe, że się ukazuje tej dziewczynie, bo ta dziewczyna nie koloryzuje, nie kłamie. Każdy ją zna jako tą, która po prostu nie kłamie. Nawet ludzie próbują jej wmówić, że ona kłamie, po to, żeby na przykład no, przestali się nią interesować. Jej mama jest bardzo zła, mówi, że przestań kłamać, przestań mówić takie rzeczy, bo ludzie nam nie dadzą spokoju. Czyli właśnie Bernadetta zaczyna przeżywać już tak zwany krzyż. Krzyż, przez to, że jest wybraną przez Maryję, żeby no, przekazać objawienia. Maryja oczywiście ma kilka życzeń: chce kaplicę, chce procesję. I chce modlitwę różańcową. I daje w nagrodę źródełko, które do dzisiaj jest w Lurd, czyli jedne, podczas jednego z objawień, kiedy już ludzie byli bardzo zainteresowani Bernadetą, wiedzieli, że objawia jej się Maryja, czy wierzyli w to, chcieli tam zawsze pójść z nią, więc było bardzo dużo ludzi, a Maryja uczyła Bernadetę też pokory i posłuszeństwa. Poszło bardzo wiele osób. I Maryja powiedziała Bernadecie, żeby zaczęła pić wodę, która się tam jakby pokazała w błocie, z tym błotem. No i oczywiście ludzie, którzy patrzyli na to z prasy, nie wiem, doktorzy, lekarze, politycy, mówili sobie: Zobaczcie, ta dziewczyna straciła rozum, ona jest wariatką, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego po prostu kolejna jakaś biedna dziewczyna, która chce zarobić na objawieniach. Ale yy, któreś jedno dziecko zostało obmyte w tej wodzie na drugi dzień, z tego co pamiętam, może, może to nie był drugi dzień tylko jakiś czas, może tego samego dnia i zostało uzdrowione ze śmiertelnej choroby czy z paraliżu. I tutaj zaczęło się no, już euforia jeżeli chodzi o te objawienia i o autentyczność. Oczywiście Bernadetta wtedy stała się bardzo popularna, nie podobało jej się to, Ludzie zaczęli pytać też z zazdrości, dlaczego wybrałaby kogoś takiego, kobiety te bogate w pięknych sukniach, które miały piękne domy, zaczęły zapraszać Bernadetę do siebie. Każdy chciał być blisko niej. I zaczęły się też zastanawiać, dlaczego to ona została wybrana. I kiedy została Bernadeta zapytana, dlaczego to ty, to Bernadeta powiedziała, gdyby Maria znalazła kogoś głupszego niż ja i kogoś biedniejszego to wybrałaby tą osobę, ale jako iż ja byłam najgłupsza i najbiedniejsza w całym Lourdes, to wybrała mnie. Także Bernadetta miała totalną pokorę, prostotę w sercu, ale była, mimo iż była bardzo biedna, to na zdjęciach widzimy, że zawsze wyglądała bardzo schludnie, elegancko, prosto, ale estetycznie, e, niewyzywająco. Miała takie wyraz twarzy, bardzo taki po prostu naturalny, ona nie... nie Próbowała się w ogóle upiększać. Widzicie to też na tym zdjęciu, które jest jako zakładka tego filmiku. Oczywiście możecie sobie wygooglować Bernadette Subiru czy Bernadette Lourdes i zobaczyć. Ale który to był moment, kiedy ja po prostu zrozumiałem, że. A jest ktoś bardzo wyjątkowy. Był taki moment w tej książce biografii, kiedy Bernadetta podczas objawień. Skłoniła głowę ku ziemi, żeby oddać pokłon Maryi. I ktoś to widział i opisywał, powiedział, że kiedy Bernadetta się skłaniała w tej ekstazie, kiedy widziała Maryję, to ta osoba, która obserwowała, powiedziała, że ona się skłaniała ku ziemi w taki sposób, z taką czcią, z taką pobożnością i z taką prostotą, że chyba tylko aniołowie w niebie potrafią się tak ukłonić przed majestatem bożym. I to był właśnie taki moment, który bardzo mnie ujął, już no, nie tylko jako mężczyznę, który jakoś chce być pobożny, walczy o to, chciałby być, ale też jako kapłana, żeby po prostu podchodzić do tych rzeczy, do tych tajemnic wiary, które my celebrujemy jakoś z czcią, co czasem jest ciężkie, bo jesteśmy tylko ludźmi, zmęczenie, znużenie, powtarzalność. I tak samo u was, przecież chodzicie do kościoła, Przecież przyklękacie co chwilę, przecież słuchacie tych samych modlitw w świętych, słuchacie kazań, czytacie pismo święte też do znużenia, może się modlicie różańcem do znużenia i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Ciężko nam jest czasem wzrastać i święta Bernadetta Subiru, ona nie została świętą dlatego, że jej się Maryja ukazała. Ona została świętą dlatego, że ona przeszła przez piekło na ziemi. Po to, żeby te objawienia bronić, ona była wzywana na przesłuchania przez policję, gdzie próbowano nią manipulować, pytano ją wielokrotnie te same pytania, a ona z tą samą prostotą, bez koloryzowania, odpowiadała spokojnie na te pytania. Kosztowały je te objawienia to, że musiała opuścić lurt, pójść do zakonu, gdzie nie znała nikogo, z daleka od swojej ukochanej rodziny. Cała jej rodzina poniosła ofiarę. Jej ojciec też. Musiał pozbyć się najbardziej ukochanej córki. Więc to nie jest tak, że Maria się objawiła i oni nagle żyli długo i szczęśliwie. Nie. Bernadetta umarła w wieku 35 lat. Cała jej rodzina skupiła się na tym, żeby pieniędzy nie brać, w sensie takim, że chcieli zostać biedni i zostali, chociaż teraz jej kuzyni. Widzimy w hotelu Lurd, które nazywają się Subiru, więc jakoś należą do tej rodziny, ale tego Bernadeta nie chciała. Ona uciekła stamtąd, pojechała daleko, daleko, gdzie jej ciało teraz jest, które się nie rozkłada, pięknie wygląda. Bernadeta kilka godzin drogi samochodem od Lurd. I to też po to, żeby jakby nie zabierać uwagi Matce Bożej. Cuda, które się zdarzają w Lourdes przez ten strumyk, no, są ciągle zapisywane. Tam miliony ludzi jeździ co, co roku i są tysiące wolontariuszy, którzy w, w, jakby pomagają ludziom niepełnosprawnym wejść do tych strumyków. Jeżeli tam pojedziecie, to zobaczę, zobaczycie te łaźnie, jak to się odbywa. Ja byłem kilka razy, kilka razy w tych łaźniach. No jest to doświadczenie niesamowite. Woda jest górska, a tam praktycznie nas rozbierają, no, Praktycznie całkowicie i jeszcze zanurzają człowieka, modląc się przy tym. Tam wolontariusze są wyszkoleni w modlitwie w kilku językach, nawet po polsku. Potrafią się pomodlić. Jest tam atmosfera wiary, pokoju, miłości Matki Bożej, nawrócenia. Procesje są piękne, większe niż w Fatimie. No, i te śluby, te, te, te obietnice, które Maryja chciała, żeby były honorowane, są honorowane, czyli wypełniane. Ludzie naprawdę się modlą, jest procesja, jest piękny kościół. Jest tam, w zeszłym roku spędziłem tam z klerykami kilkoma, chyba cztery czy pięć dni. No, mieliśmy po prostu naprawdę dobry czas, także miejsce dobrze nam znane. Zachęcam do tego. Żeby zapoznać się trochę z przykładem właśnie świętej Bernadety Subiru, która, jak mówię, nie została świętą dlatego, że jej Maryja się ukazała. To nie było coś dane jej. Została świętą, bo odpowiedziała perfekcyjnie na wezwanie Maryi, nie wzięła niczego do siebie, dla siebie. Wszystko oddała Maryi, wszystko oddała niepokalanemu poczęciu i po prostu nie szukała uwagi świata. Jest, jest symbolem dla mnie perfekcyjnej pokory yy, i takiej, takiego dzieciństwa Bożego, takiej, takiej prostoty serca, uczciwości. No cech, które no naprawdę chcemy widzieć też w młodych ludziach, w nas, w starszych, w każdym. <grym> nie jest to proste, wszystko wymaga pracy, modlitwy, skupienia. Także zachęcam, wzywamy wstawiennictwa świętej Bernadety Subiru za nas wszystkich, żeby się wstawiała i na kolejny tydzień niech Was Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święta Bernadeta Subiru. Módl się za nami. Szczęść Boże.